przyjemność poprowadzić panel dyskusyjny z trójką ekonomistów związanych ze Szkołą Austriacką, z Instytutem Misesa, których pozwolę sobie przedstawić. Doktor Alicja Sielska, wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego oraz redaktorka tomu Niech żyje rewolucja. Zapraszam. Łukasz Jasiński, ekonomista, pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie oraz stały współpracownik Instytutu Misesa. Oraz Przemysław Rabka, stały współpracownik Instytutu Misesa oraz doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wszyscy trzej nasi paneliści mieli swój też taki wkład autorski w książkę, ponieważ każdy jest autorem jednego z rozdziałów. I postaram się ich dla was teraz troszkę przepytać, czym się zajmowali. To były takie bardziej praktyczne zastosowania tych teorii już do problemów współcześnie rozważanych w ekonomii. Przemysławie, współcześnie niektórzy antropolodzy, historycy uważają, że pieniądz powstał inaczej niż to kiedyś zasugerował Karl Benger, że to nie było takie spontaniczne, tylko że miało tam udział państwo w Mezopotamii, że to w ogóle powstał z długu, a nie jako pewien towar. Czy możesz jakoś obronić te austriackie ujęcie? Tak. Oczywiście bronię tej teorii Mengara dalej. Myślę, że jak najbardziej jest tutaj co bronić, a także krytykom teorii Mengara jest co wytykać. Przede wszystkim zacząłbym od tego, że w tych krytykach teorii powstania pieniądza, jaką sformułował Menger, czy w zasadzie Menger rozwinął teorię Smitha, tam się pojawia kilka dużych problemów, jak na przykład te teorie mają problem wyjaśnić kwestię ewolucji pieniądza, mają problem wyjaśnić pewien proces selekcji, jaki zaszedł, ponieważ my obserwujemy sobie w gospodarce całą masę różnych dóbr, ale jednak zauważamy, że zawsze pieniądz w czasach starożytnych wykształcał się jakiś konkretny, tak? To dążyło do srebra, dążyło to do złota i w najróżniejszych częściach świata, które nie były ze sobą skomunikowane, i zawsze pieniądz wykazywał się pewnymi cechami. I chodzi o to, że teoria Mengera mimo wszystko ona to bardzo dobrze tłumaczy, ponieważ ona tłumaczy proces selekcji. Tak, w jaki sposób człowiek, ludzie, czy też po prostu wychodzący w świat, postrzegający najróżniejsze dobra, zawsze jednak kończyli na pewnych konkretnych, zawsze ostatecznie wybierali pewne środki charakteryzujące się pewnymi konkretnymi cechami. Tak, czyli że to zawsze były dobra podzielne, trwałe, które miały relatywnie wysoką wartość na niewielką jednostkę masy, dzięki czemu można było nimi dokonywać bardzo łatwo płatności. Także tutaj teoria Mengera, jeśli chodzi o pewne wytłumaczenie procesu selekcji, jest najlepsza. Ale druga rzecz jest taka, że druga linia krytyki Mengera, krytyki teorii Mengera, wygląda w ten sposób, że dowody empiryczne, które są zebrane, pokazują, że nie odnotowano nigdy dużej gospodarki, która posługiwałaby się barterem, ale odnotowano, że różne plemiona czy różne gospodarki posługiwały się długiem. To ma pokazywać, że to z długu powstał pieniądz, ale w żaden sposób nie z barteru. No i na ten argument odpowiedziałbym w ten sposób, że jest to troszkę, że jest to pewne niezrozumienie, ponieważ ten argument opiera się na takiej dystynkcji, że dług nie może być barterem, tak? Upieramy się, że barter musi być zawsze transakcją natychmiastową. Z ręki do ręki przechodzi jakiś towar za towar, powiedzmy buty za gwoździe. Tymczasem nie ma żadnego problemu, żeby sobie powiedzieć, żeby uznać, iż barter również może być po prostu rozłożony w czasie. Teraz daję komuś buty, żeby w przyszłości otrzymać gwoździe. No i teraz co nam się dzieje w tej sytuacji? Możemy mieć w gospodarce całe mnóstwo transakcji kredytowych,
Bez użycia pieniądza, tak? Ponieważ wymieniamy najróżniejsze dobra jedno na drugie. Wymieniamy sobie krowy na kozy i na transakcje, oczywiście tak, teraźniejsze krowy na przyszłe kozy, wymieniamy sobie teraźniejsze buty na przyszłe gwoździe, wymieniamy sobie teraźniejsze wiśnie na przyszłe miecze. Tylko że tutaj mamy całą masę różnych kontraktów dłużnych, ale tu nie ma żadnego pieniądza, tak? Więc jest to argument, więc stwierdzenie, że to, że zaobserwowaliśmy dług, to, że ten dług nie jest w żaden sposób barterem, jest dla mnie, powiedziałbym, wnioskiem nieuzasadnionym. Za to dług mógł odgrywać rolę w ewolucji tego pieniądza, ponieważ stopniowo kontrakty dłużne między osobami, czy po prostu dług między osobami, był z czasem zawierany na konkretne dobra, czyli że ja oddaję teraz buty, w przyszłości dostarczysz mi zboża albo na przykład złota. I tak samo sprzedaję ci teraz miecze, a ty mi w przyszłości dostarczysz właśnie złota albo złoża, tak? Rozumiemy. Do tej standardowej mengerowskiej historii powstania pieniądza i selekcji, tego jak z różnych dóbr wyłaniał się pieniądz, możemy włączyć bez problemu ten dług, możemy włączyć sobie ten aspekt czasowy, kiedy wymieniamy dobra teraźniejsze na dobra przyszłe i zasadniczo w tej teorii Mengera absolutnie nic się nie zmienia. Więc można powiedzieć, że brak tego elementu czasu w tym standardowym wyłożeniu teorii Mengera jest tylko i wyłącznie pewnym uproszczeniem, żeby łatwiej było przedstawić tę teorię. Dobrze, dziękuję. Pozostając w temacie teorii pieniądza, w tym środowisku naszym, myślę, bardzo wiele osób się interesuje tematem kryptowalut, bitcoina i ty, Łukaszu, próbowałeś w jakiś sposób tę teorię Mengera zaaplikować do tego już współczesnego problemu kryptowalut. Czy możesz coś o tym powiedzieć, co Menger mógłby teoretycznie nam pomóc, jak zrozumieć kryptowaluty? Tak, zgadza się. Ja się zająłem takim tematem Bitcoina z perspektywy Mengera. To znaczy mój tekst jest bardziej poświęcony, tak jak pisałem, teorii Mengera, która pozwala nam, czy próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy jest ona wciąż aktualna, to znaczy, czy umiemy dzięki niej lepiej zrozumieć zjawisko zwane Bitcoinem. I na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tak nie jest, ponieważ Menger pisał swoje zasady ekonomii w drugiej połowie XIX wieku, a teraz mamy początek XXI wieku, są to zupełnie inne czasy. Także inaczej wygląda instytucjonalny ład pieniężny, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie mamy pieniądza opartego na złocie, na jakimś metalu szlachetnym, czy w ogóle nie mamy pieniądza towarowego. Mamy pieniądz dekretowy, fiducjarny. Ale mimo wszystko myślę, że dorobek Mengera na temat teorii pieniądza, powstania pieniądza, ewolucji pieniądza może nam tutaj kilka ciekawych rzeczy podpowiedzieć. Mianowicie powstanie pieniądza, czy na zasadzie powstanie środka wymiany, jak i jego ewolucja do pieniądza jest procesem, który wymaga czasu. To nie dzieje się w jednym momencie, w jednej chwili. Jednostki gospodarujące, jednostki próbujące zaspokajać swoje potrzeby, najpierw zauważają, że pewne towary lepiej mają lepsze właściwości fizyczne, lepiej nadają się do przechowywania, mają większą trwałość, lepszą podzielność. Zależy też, tak jak pisał Menger, odnośnie, wskazywał na to wielokrotnie, że pierwszym standardem w takim pieniężnym w historii świata to nie był standard złota, tylko tak zwany standard bydła, ponieważ mieliśmy gospodarkę opartą na rolnictwie i to było podstawowe dobro, więc można było je też przeznaczyć. Nie miało zastosowania tylko i wyłącznie konsumpcyjnego, tylko także, jak się okazało, monetarnym, znaczy można je było wykorzystywać do wymiany pośredniej. I z czasem, kiedy okazało się, że taką możliwość odkryły najbystrzejsze jednostki, czyli tutaj idziemy od takiej skali, można powiedzieć, czy strefy mikroekonomicznej do makroekonomicznej, ta popularność, ten pomysł podchwycili kolejni uczestnicy rynku i w ten sposób ten towar zaczął być powszechnie używany. Później, kiedy mieliśmy dalszy rozwój cywilizacji, zaczęły powstawać miasta, gdzie zaczęło dominować rzemiosło, więc
Tam było oczywiście było ciężko przechowywać, czy jakoś tym gospodarować, więc też oczywiście była tam produkcja różnych narzędzi i zaczęły zyskiwać popularność metale, na przykład żelazo, miedź, później złoto, srebro. I tak to zaczęło ewoluować. I tutaj Menger nam podpowiada, że na rynku, w warunkach rynkowych może istnieć równolegle wiele rodzajów pieniądza, czy wiele rodzajów środków wymiany, które mogą ewoluować do środka pieniądza. I one z jednej strony ze sobą konkurują, a z drugiej strony współwystępują. To znaczy, jeżeli istnieje taka potrzeba i część uczestników gospodarki potrzebuje, na przykład bardziej uważa, że na wymianę pośrednią nadaje się srebro albo miedź, no to wykorzystuje akurat to konkretne dobro. No i oczywiście ważny dorobek Mengera, pieniądz jest towarem, to znaczy wcześniej musi istnieć wartość użytkowa, żeby zaistniała wartość wymienna, czy funkcja wymienna danego dobra. No i jeżeli sobie przeskoczymy tak na XXI wiek, no to zobaczymy właśnie Bitcoin, czy jako instytucję, ideę, czy też pewną technologię, która się za tym kryje, no to wiemy, że to nie ma oczywiście postaci materialnej, aczkolwiek musimy spojrzeć się nieco szerzej na uwarunkowania, jakie dzisiaj uwarunkowania instytucjonalne, jeśli chodzi o pieniądz. Mamy pieniądz dekretowy, nie jest to pieniądz towarowy, więc koszt jego wytworzenia jest o wiele mniejszy, więc jest też duże, można powiedzieć, to jest pieniądz inflacjogenny, co ostatnie odczyty inflacji oczywiście dobrze pokazują niestety i zawsze mi jest taka niepewność, że to się może stać. I w takich warunkach instytucjonalnej niepewności tworzy się pewna strefa, czy pewna przestrzeń, jeśli tak można powiedzieć, dla stworzenia czy próby ominięcia wymiany związanej z pieniądzem dekretowym i tutaj właśnie na scenę wkracza Bitcoin. Na razie Bitcoin nie jest pieniądzem, chociaż często się mówi, że to jest wirtualna waluta, to jest na dzień dzisiejszy środek wymiany, nie jest to powszechne. Być może to liczba użytkowników rośnie, natomiast wydaje mi się, że wciąż więcej osób o Bitcoinie słyszało niż Bitcoin posiada, czy używa go do transakcji wymiany. I tutaj jakby Menger w tym sensie wciąż jest aktualny, ponieważ Menger bardzo dużo akcentuje w kwestii teorii pieniądza na to, że wyłanianie się pieniądza, powstawanie się pieniądza jest procesem i wiele zależy od warunków instytucjonalnych. Oczywiście Menger nie mógł przewidzieć tak dosłownie powstania Bitcoina, ale jednak dzięki jego dorobkowi możemy zrozumieć, że skoro mamy takie, a nie inne uwarunkowania i nie możemy do końca wykorzystywać na przykład metali szlachetnych, złota, srebra jako pieniądza, możemy nabywać złoto i srebro jako aktywa broniące nas przed inflacją, jako aktywo inwestycyjne i tak dalej, ale nie możemy tego wykorzystywać jako pieniądza, no to pojawia się pewna właśnie taka przestrzeń do tego, żeby jakoś ominąć może ten pieniądz dekretowy i spróbować tutaj wykorzystać dostępną technologię. Dobrze. Alicjo, ty podjęłaś temat luki płacowej, nierówności płacowych między kobietami i mężczyznami. To jest temat często podnoszony dzisiaj. Różne wersje tej historii krążą, bo niektórzy wskazują, że to w całej gospodarce się te nierówności pojawiają, inni, że nawet na tym samym stanowisku kobiety zarabiają mniej, więc gdybyś mogła najpierw przedstawić, jak prezentują się te badania, czy ona występuje, w jakiej skali, a potem w jaki sposób teoria Mengera 105 lat później pozwala nam jakoś to zjawisko wyjaśnić. Dzień dobry, proszę Państwa. Chciałam na wstępie powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że mogę przed Państwem występować i tak sobie myślę, że może się obrania, co ja robię w ogóle w tym panelu, bo tak zaczęliśmy pieniądz i nagle dyskryminacja kobiet, tak jakby nie pasuje, mimo tego, że też siedzę na boku. To tak się zastanowiłam właśnie, że jak mam pierwsze zajęcia zazwyczaj ze studentami ekonomii, to ich pytam jakby, co to jest ekonomia, czym się ekonomia zajmuje i najczęściej właśnie to jest nauka o pieniądzu, kasa. Czy ta taka teoria, czy wytłumaczenie z Kousena, że to jest nauka o bogactwie, jak się ono tworzy. Ja zawsze, no tutaj w kontekście szkoły austriackiej mówię, że dla mnie ekonomia to coś więcej. To jest nauka o ludzkim działaniu, to jest nauka o preferencjach. I w tym kontekście, jak pomyślę, no to moje miejsce w tym panelu jest jak najbardziej zasadne, jeżeli pomyślimy o tym, co Menger pisał o pieniądzu, jak on powstaje, czy chociażby to, co mówił Łukasz, Bitcoin.
No i to i moje miejsce jest tutaj uzasadnione, także ta definicja austriacka, te właśnie czym jest ekonomia, ekonomia jest nauką o ludzkim działaniu, jak najbardziej uprawnia mnie, że dalej mogę tu pozostać w tym panelu i bardzo się cieszę. Faktycznie, w książce napisałam rozdział, może taki trochę niejako temat zaskakujący, bo międzypłciowa luka płacowa. No i rzeczywiście wierni czytelnicy zasad ekonomii wzięłam, żeby jakby być pewna, lepiej się czuję, jak mam tego Mengera przy sobie w ręku. No to mogą być nieco zdziwieni, bo rzeczywiście na kartach zasad ekonomii praktycznie nic nie znajdziemy na temat dyskryminacji na rynku pracy. Mało tego, raczej nic o kobietach. I już śpieszę z wytłumaczeniem, gdzie ten Menger może nam przyjść z wyjaśnieniem. I odniosę się najpierw do takiego idealnego postrzegania świata, tak? Gdzie sobie wyobrażamy, że nie byłoby wojen, byłby pokój, ludzie nie byliby dyskryminowani ze względu na rasę, wyznanie. W końcu, że kobiety i mężczyźni zarabialiby dokładnie tyle samo. Być może wydaje się, że to jest taki idealny obraz świata, ale rzeczywiście on jest współcześnie przywoływany. Chociażby badania Banku Światowego z 2018 roku mówią nam o tym, że gdyby nie nierówności w wynagrodzeniach międzypłciowymi, no to byśmy by nie tracili tyle, dwa razy więcej tracimy niż wynosi światowy produkt brutto. Idealny stan? Taki, że tych nierówności nie ma. Kobiety i mężczyźni zarabiają dokładnie tyle samo. Czy jest to obraz możliwy? Ekonomia neoklasyczna odpowiada nam, że jak najbardziej tak. Jeżeli spojrzymy na model konkurencji doskonałej i zaaplikujemy go do rynku pracy, czyli wyobrazimy sobie taki scenariusz. Pracownicy są doskonale substytucyjni. Pracownicy i pracodawcy mają pełną wiedzę o miejscach pracy i o wynagrodzeniach. Nie ma problemów z mobilnością pracowników. No i ten argument oczywiście satysfakcji, że pracodawca ma pełną satysfakcję z zatrudnienia pracownika, a pracownik pełną satysfakcję z wykonywania pracy, to taki idealny model w świecie ekonomii jest. Daje nam go szkoła neoklasyczna. Oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że założenia szkoły neoklasycznej są oderwane od rzeczywistości. I teraz jak luka płacowa jest liczona współcześnie? Proszę Państwa, to jest ciekawe, bo najczęściej operując danymi dotyczącymi międzypłciowej luki płacowej, powołujemy się na tak zwaną nieskorygowaną lukę płacową. To są na przykład dane, którymi się posługuje Unia Europejska. Przykładowo mówią, w Polsce luka płacowa wynosi 10%. Ale jak te 10% jest liczone? Mianowicie wszystkie kobiety są to różnice w przeciętnych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, czyli wszystkie kobiety liczone są razem, dzielone przez liczbę pracujących i podobnie mężczyźni i patrzy się na różnice procentowe. Ale tu jest już pewien problem metodologiczny, który jest łatwy do zrozumienia i oczywisty dla nas na rynku konsumenta. Na rynku konsumenta, jeżeli kupujemy dwa jabłka, jedno takie popularnie teraz jabłko ekologiczne albo jajko ze szczęśliwego wybiegu, tak? No to dla nas jest oczywiste, dlaczego jajko ze szczęśliwego wybiegu jest droższe niż takie tradycyjne jajko. To jest inny jakby produkt, inny proces produkcyjny, inne dobro finalne. Tak samo jabłko ekologiczne. Droższe? Okej. Inny proces produkcyjny, inne dobro finalne. Dlaczego to nie jest takie oczywiste na rynku pracy? Proszę zauważyć, że nieskorygowana luka płacowa jest próbą zakrzywienia obrazu. Tam wrzucamy wszystkich pracowników, bez względu na te różnice, jaki to jest pracownik, jakie to jest stanowisko. Tam mamy jajko ze wolnego wybiegu i tradycyjne jajko. Tak? Czyli mamy wrzuconych wszystkich pracowników. Dlatego w latach 70. XX wieku dwóch niezależnych ekonomistów, Oksaka i Blinder, próbowali opracować model szacowany tak zwanej skorygowanej luki płacowej. Czyli wówczas, gdy bierzemy pod uwagę kwestie ewentualnie różnicujące płace. Ten model oparty jest na korelacji modelu regresji wielorakiej. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że po lewej stronie mamy Y i to są różnice w godzinowych wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami, to jest tak zwana zmienna objaśniana, no to zastanawiamy się, jakie czynniki mogłyby decydować, przy pomocy czego moglibyśmy te różnice płacowe wyjaśnić. I przykłady. Kobiety i mężczyźni pracują na różnych stanowiskach. Kobiety i mężczyźni
zajmują różne pozycje w hierarchii organizacyjnej. Kobiety i mężczyźni charakteryzują się różnym poziomem wykształcenia. Kobiety i mężczyźni pracują w różnym wymiarze czasu, czy kwestie dyspozycyjności zawodowej są różne. Czyli zastanawiamy się, w jaki sposób możemy wyjaśnić te różnice płacowe. I to jest tak zwana zmienna wyjaśniona luki płacowej. Czyli to, co wiemy, za pomocą jakich czynników możemy to wyjaśnić. Czyli załóżmy, jeszcze raz, różnica płacowa między kobietami i mężczyznami, dajmy na to, jest 10%. 90% z tego możemy wyjaśnić tymi różnicami między kobietami i mężczyznami, czyli tym, że jedno jajko jest z wybiegu właśnie wolnego, a inne tradycyjne, a 10% nam zostaje. I teraz rodzi się pytanie, co to jest? Niektórzy uważają, no, że to jest tak zwany efekt dyskryminacji, tak? Czyli to, czego nie możemy wyjaśnić, to, co jest niewiadome, to jest ten efekt dyskryminacji. To świadczy o tym, że kobiety muszą być dyskryminowane. I teraz rodzi się pytanie, czy na pewno tak jest? I co na ten temat mógłby nam powiedzieć Karmenger? Myślę, że oddam głos, a Państwa takiej niepewności zostawię na parę minut i powrócimy do dalszej części. Dziękuję bardzo. Dobrze, też dziękuję. Wszyscy próbowaliście zastosować te teorie austriackie, teorie Karmengera do pewnych współcześnie dyskutowanych aspektów ekonomii. Czy pomijając to, co zrobiliście już, czy macie jakieś takie pomysły, sugestie, gdzie dalej można by próbować to austriackie podejście stosować, żeby ono mogło pomóc wyjaśniać rzeczywistość? Znaczy w zasadzie je można próbować stosować do wszystkiego i je stopniowo w szkole austriackiej stosuje się do coraz kolejnych obszarów badawczych. Kwestia jest taka jak na przykład prawa własności. Wydawać by się mogło, że kwestia praw własności to jest zagadnienie typowo prawne, co tutaj może mieć do powiedzenia ekonomia. Ale chodzi o to, że jednak z ekonomicznej, ta taka typowa analiza, w zasadzie powiedziałbym mengerowska, kiedy mówi się o ludzkim działaniu, to często nam się to kojarzy z Misesem, ale w zasadzie wstępną analizę ludzkiego działania to już zapoczątkowa tak naprawdę Menger w zasadach ekonomii. I to może i to podejście takie mengerowskie bardzo dobrze sprowadza się w takiej dziedzinie, jak to się ładnie dzisiaj nazywa, ekonomiczna analiza prawa, po angielsku law and economics. Jest tak z tego powodu, że ponieważ możemy sobie z punktu widzenia ekonomicznego analizować pewną strukturę własności pewnych aktywów, środków pieniężnych, pewnych dóbr materialnych i możemy na przykład patrzeć, w jaki sposób pewne otoczenie instytucjonalne, pewne czy może regulacje państwowe mogą prowadzić do powstania konfliktów. I na przykład takim dobrym przykładem, gdzie stosuje się właśnie taką ekonomiczną analizę praw własności, jest znana zapewne tutaj wielu osobom na tej sali bankowość i rezerwa cząstkowa, gdzie tak naprawdę mamy analizę tego, co się dzieje, kiedy wiele osób ma tytuł własności, ma pewne prawa własności do dokładnie tego samego przedmiotu ekonomicznego, jakim jest pieniądz, do tego samego dobra ekonomicznego, jaki jest pieniądz, czy też może tak być w przypadku pewnego aktywa finansowego. Tutaj jak najbardziej, nawet jeśli taka sytuacja nie będzie problematyczna z punktu widzenia prawa, czy też według pewnego rozstrzygnięcia normatywnego, tutaj wcale nie musi być jakiegokolwiek problemu, to jednak teoria ekonomii może nam podpowiadać, że tutaj możemy się spodziewać pewnych problemów albo pewnego konfliktu, jaki może narosnąć między osobami. Oczywiście ktoś może się tutaj zgadzać z tą analizą austriacką lub nie. Ja tutaj nie będę się upierał, bo też nie chodzi mi tutaj o to, aby argumentować za pełną rezerwą, bo tutaj Państwo wiedzą, że tutaj odnoszę się do tego argumentu, ale myślę, że właśnie w ten sposób to jest bardzo cenne i to jest bardzo ciekawe zastosowanie tego standardowego podejścia mengerowskiego. Ja myślę, że jedną taką
Szczególną cechą wyróżniającą ekonomistę austriackiego to jest realistyczna synteza mikro- i makroekonomiczna. I proszę zwrócić uwagę, że tytuł książki to brzmi Niech żyje rewolucja i odnosząc to do Wengera chodzi oczywiście nam o rewolucję marginalistyczną. A rewolucja ta miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój ekonomii, ponieważ rozwiązywała tak zwany paradoks wody i diamentów. Czyli dlaczego diamenty mają relatywnie wyższą cenę niż woda, przecież skoro wiemy, że bez wody nie możemy funkcjonować, nie możemy żyć tak naprawdę. I Menger, można powiedzieć, wyszedł od tego takiego ogólnego, dzisiaj powiedzielibyśmy makroekonomicznego, czy może bardziej agregatowego myślenia do mikroekonomicznych podstaw i rozwiązał to właśnie stosując, czy pokazując to, na czym polega prawo użyteczności krańcowej, czy też prawo malejącej użyteczności krańcowej. I tak samo w dzisiejszym świecie mamy dużo, znaczy mamy taką koncentrację na właśnie agregatach, na jakichś kwestiach makroekonomicznych. Może w tym nie ma nic złego, ale wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, żeby wracać do tych mikroekonomicznych, jednostkowych korzeni. Musimy też uwzględniać ten indywidualizm metodologiczny, ten subiektywizm metodologiczny. Nawet jeszcze nawiązując do Bitcoina, system waluty czy pieniądza dekretowego jest nakładką na pieniądz towarowy. W dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że Bitcoin jest taką nakładką na tę nakładkę, tak? Czyli próbujemy jeszcze znowu gdzieś tam szukać jakiejś przestrzeni do wprowadzenia nowej formy wymiany pośredniej. Ale wychodząc z tematu Bitcoina i próbując zastosować tę zasadę mengerowską, czyli od jakiegoś ujęcia makroekonomicznego do mikroekonomicznego, to na przykład system emerytalny czy system ochrony zdrowia. Mówi się o opiece zdrowotnej. Ja na przykład w swoich pracach nie używam tego sformułowania, bardziej zwracam uwagę, że mamy do czynienia z tak zwanym systemem ochrony zdrowia, gdyż każdy z nas tworzy swój własny indywidualny system. Mamy tak różny poziom ryzyka zdrowotnego. Gdybyśmy tutaj chcieli, pojawiłaby się jakaś oferta ubezpieczyciela, to pewnie każdy z nas miałby niekoniecznie taką samą wysokość składki. Pewnie zdecydowalibyśmy się na różne warianty ubezpieczenia zdrowotnego, a może część osób by w ogóle nie chciała, albo część być może w ogóle by nie mogła być ubezpieczona, więc widzimy, że taki ogólny, to co mógłby na przykład zaproponować czy rynek, czy ekonomista jako rynkowy system ochrony zdrowia, no to widzimy, żeby był bardziej zdywersyfikowany i na pewno nie moglibyśmy tego ująć w ramach takiego takiej agregatowej opieki zdrowotnej. Podobnie jest z systemem emerytalnym. Zamiast, że tak powiem, ładować wszystkich do jednego wora i forsując taki system redystrybucyjny, zwróćmy uwagę na to, że jednostka oszczędzająca akumuluje kapitał, który jest wykorzystywany na przykład przez banki do zasilania tych podmiotów, które takiego kapitału potrzebują, więc wpływa to na inwestycje. Inwestycje wpływają na rozwój gospodarczy, a to w przyszłości procentuje dla nas wszystkich. Inną taką ciekawą takim przykładem, gdzie można zastosować ten punkt mengerowski punkt widzenia, jest chociażby płaca minimalna. Jak jeżeli Państwo być może wiecie, badania ze Stanów Zjednoczonych w dwóch sąsiednich stanach, czyli to New Jersey i Pensylwania, pokazały, że no w jednym stanie podwyższono chyba płacę minimalną, w innym mniej, nie miało to wpływu. Ale kiedy podobne badanie przeprowadzono w mieście Seattle, w stanie Waszyngton, no to się okazało, że tam bodajże płaca minimalna najpierw została podwyższona z $9 do 11, później z 11 chyba do 13, więc prawie dwukrotnie ostatecznie. No i okazało się, że osoby najgorzej zarabiające wypadły z rynku pracy, tam ileś tysięcy pracowników straciło pracę, a ci, którzy na rynku pracy zostali, obniżono im zarobki, więc były to straty społeczne. Tylko różnica jest taka, że tam były dokładniejsze dane i można powiedzieć takie dane bardziej już mikroekonomiczne i dzięki temu lepiej widzieliśmy, co się dzieje, bo te wcześniejsze badania pokazywały, no chyba jednak podwyższenie płacy minimalnej wbrew takiej, prawda, a priorycznej teorii ekonomii, że to prowadzi do instytucjonalnego bezrobocia, jednak chyba się nie sprawdza w empirii, a jednak się okazuje, że wszystko dalej jest w porządku. Także takie obszary mógłbym wskazać jako między innymi takie, gdzie można także tę metodę mengerowską stosować. Ja może nie odwołując się do innych obszarów, wracam na swoje pole, na pole dyskryminacji i ten przykład, z którym Państwa jakby pozostawiłam na parę minut, czyli załóżmy, że mamy lukę płacową, różnicę
między godzinowymi wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn równą 10%. I teraz tak, 90% z tego możemy wyjaśnić cechami różnicującymi pracowników, a 10% jest niewyjaśnione. Dyskryminacja. To, co nie możemy wyjaśnić, jest uznawane za efekt dyskryminacji. Czy faktycznie tak jest? Po pierwsze, można powiedzieć, że niekoniecznie, dlatego że ten składnik wyjaśniony będzie zależał od zmiennych, których dany badacz wziął pod uwagę. Czyli mogą występować inne składniki wpływające na płace, których ten badacz nie uwzględnił. Przykład, kobiety mogą inaczej podchodzić do ryzyka, do procesu negocjacji. Inna może być dyspozycyjna zawodowa kobiet i mężczyzn. Czyli efekt dyskryminacji niekoniecznie, jakby ten składnik niewyjaśniony niekoniecznie oznacza efektu dyskryminacji, dlatego że on może ukrywać te zmienne, które też wpływają na płace, a których nie uwzględniliśmy w naszym badaniu, bo na przykład albo ich nie przewidzieliśmy, że mają wpływ, albo były na przykład trudne do zmierzenia, tak jak na przykład nie wiem, niechęć albo kwestia podejmowania ryzyka, czy chęć, czy niechęć do negocjacji. To jest pierwszy argument. Oczywiście w tym kontekście można by się było zastanowić, to kiedy będzie idealny ten świat. No to wtedy, kiedy te różnice między kobietami i mężczyznami rzeczywiście by zniknęły. Czyli gdybyśmy byli zupełnie substytucyjnymi pracownikami, pracującymi w takich samych zawodach, na tych samych poziomach, tak by się mogło wydawać, że to byłby idealny świat. I tutaj wydaje się często, że mówiąc o problemie dyskryminacji kobiet, pomija się kwestię najważniejszą. Co same osoby zainteresowane myślą na ten temat? I to jest coś, co myślę, czego możemy się nauczyć właśnie od Karla Mengera, który mówi, że żeby doszło do wymiany, to po pierwsze musi być chęć danej osoby, a po drugie, że jeżeli osoba decyduje się na daną wymianę, to znaczy, że to, co chce otrzymać, ceni wyżej niż to, co oddaje. I może się rzeczywiście tak zdarzyć, że na przykład kobieta albo mężczyzna nie podejmuje zatrudnienia w pewnym zawodzie z tego względu, że ceni go mniej niż to, co by mogła utracić. Przykładowo, nie podejmuje zatrudnienia w pewnym miejscu, dlatego że jest zbyt daleko oddalone od jej domu czy jego domu. Nie podejmuje zatrudnienia, dlatego że czas pracy jest zbyt długi, a czas spędzony z rodziną ceni wyżej. Czyli musimy wziąć pod uwagę preferencje jednostki i nie zakładać z góry, że kobiety i mężczyźni powinni być równi wobec prawa, okej, równi wobec możliwości, ale nie, że będą podejmować z góry takie same decyzje, albo że najlepiej by było, gdyby te decyzje były dokładnie takie same. Druga kwestia. Nawet przecież, gdyby kobiety i mężczyźni byli dokładnie tacy sami, to nie możemy wykluczyć sytuacji, gdzie pracodawca ze względu na swoje uprzedzenia by dyskryminował kobiety. To znaczy, nie chce ich zatrudnić po prostu, bo nie, ze względu na moje widzimisię. I tutaj Karl Menger też myślę, że przychodzi nam z lekcją, mówiąc o wycenie czynników produkcji. Jeżeli praca, ziemia i kapitał charakteryzują się w takim samym, tak samo są wyceniane na rynku, no to powinniśmy uznać, że niedoceniony czynnik produkcji, jeżeli przedsiębiorca, w tym aspekcie pracodawca, nie docenia jakiegoś czynnika produkcji, to znaczy, że jego zachowanie jest jakby nieekonomiczne, nierynkowe, to znaczy, że on nie chce maksymalizować swojego zysku. Przykład, jeżeli pracodawca oferuje zatrudnienie, przychodzi mężczyzna, który mówi, ok, ja się podejmę tego zatrudnienia za 1000 jednostek pieniężnych, kobieta, dokładnie o tym samym doświadczeniu, kwalifikacjach i tym podobne, za 900 jednostek pieniężnych, czyli o 100 mniej, no to jak najbardziej opłaca się zatrudnić kobietę, zachowując 100 jednostek pieniężnych dla siebie. Niezatrudnienie tej kobiety no będzie właśnie utraconą możliwością dla tego przedsiębiorcy, dla tego pracodawcy. Mało tego, inni przedsiębiorcy, którzy zobaczą taką decyzję, możliwość dodatkowego zarobku jakby dla siebie, zaczną zatrudniać kobiety i będą mimowolnie podbijać ich pensje do 901, 902, 905 i tym podobne, aż do tej rzeczywistej wartości pracy kobiet. I to mówi Karl Menger. W warunkach rynkowych, tam gdzie mamy do czynienia z konkurencją, niezatrudnienie niedocenianego czynnika produkcji jest po prostu nieopłacalne i mało tego, stawia tego pracodawcę w niekorzystnej sytuacji wobec innych pracodawców, którzy widzą taką możliwość. Oczywiście, że to nie oznacza, że takie sytuacje, one powinny być, zdaniem Mengera, minimalizowane. To nie znaczy, że nie będziemy mieli z nimi do czynienia.
tak? Możemy mieć z nimi do czynienia, ale powinny być minimalizowane. I ktoś by mógł powiedzieć, że Karmengar o tym jakby wprost nie pisał. To możemy wyczytać, wydedukować z tego, co pisał w odniesieniu od rynku konsumenta, a jest to myśl, którą nam przekazał w latach 60. czy 70. XX wieku Gary Becker. I to pełna zgoda. Tylko problem jest taki, że Gary Becker jakby opiera swoje założenia na tym modelu konkurencji doskonałej. I tu jest jakby problem, już mamy problem z tym, co mówiłam na początku, z nierealnością tych założeń, że Becker oferuje nam nierealny, nierzeczywisty obraz, natomiast Karmenger 100 lat wcześniej, można powiedzieć, że mówił dokładnie to samo i nie mamy problemu z tymi założeniami nierealistycznymi, nierzeczywistymi, a wbrew przeciwnie. Także myślę, że z powodzeniem teorię Karmengera dotyczącej teorii wartości czy teorii wyceny możemy zastosować do zjawiska dyskryminacji. Bardzo dziękuję. Wspomniałaś te różnice metodologiczne w założeniach, to jak wyglądają teorie austriackie, jak wyglądają modele neoklasyczne. Tak, wiem też, że dwójka z was pracuje na uczelniach, wykłada. Chciałem zapytać właśnie o taką dydaktyczną wartość szkoły austriackiej, bo wydaje się, że ona jest bardziej przystępna i bardziej zrozumiała też z tych metodologicznych powodów. I chciałem was zapytać, czy to jest dobry argument jakby na rzecz tej ekonomii, czy też dostrzegacie coś takiego, że ona jest przystępniejsza, łatwiejsza do wytłumaczenia, łatwiejsza do zainteresowania kogoś ekonomią? Jeżeli mogłabym raz jeszcze, to oczywiście. Proszę państwa, ja już przyznam szczerze, że zapomniałam o świecie ekonomii bez austriactwa. I zapomniałam o takiej ekonomii, gdzie na pierwszych zajęciach przychodzę i kreślę krzywe podaży, popytu. Mówię, że przedsiębiorca powinien maksymalizować zysk, złota reguła, to MR równe MC i tym podobne. Ja, proszę państwa, jak przychodzę na zajęcia, to właśnie zaczynam, co to jest ekonomia, że ekonomia to jest nauka o ludzkim działaniu. Pytam się, co to jest cena. I jak studenci zaczynają mówić, że to jest wartość, to ja mówię, dobrze, ile jest warta moja woda? I wtedy jak mówią 3, 7, 10 zł, to ja mówię, to ile jest warta? 3 czy 10? Tak, i zaczynamy dyskutować o tym, jaka jest cena dobra. Co więcej, widzę, że szczególnie jak na przykład mam ekonomię na kierunku prawo i tam są osoby, które przychodzą na pierwsze zajęcia, ale liczą, że zaraz dziekan uzna im przepisanie oceny z ekonomii, bo już wcześniej mieli ekonomię, no to po pierwszych zajęciach mówią, pan dziekan się zgodził na przepisanie tej oceny, wie pani co, ale ja nie znam takiej ekonomii. Ja pierwszy raz mam styczność z taką ekonomią, gdzie wydaje mi się, że w końcu ta ekonomia to nie jest jakby matematyka, to nie jest coś, co my próbujemy wyliczyć, a okazuje się, że ludzie tak w sumie nie działają, tylko to jest coś, co ja znam jakby z życia, z czym ja się w pełni zgadzam i ja chcę w to iść. Ja chcę tego słuchać dalej. Co się więcej okazuje, że proszę państwa, jak pytam właśnie na pierwszych zajęciach, nie wiem, czy państwo czytaliście jakieś książki z ekonomii, to coraz częściej okazuje się Bastiat, Hazlitt, Mises, Rothbard. Ale proszę państwa, też mnie trochę nie dziwi, bo ja pochodzę z Uniwersytetu Wrocławskiego i tak jak patrzę wśród naszej kadry, my już mamy 7 nauczycieli akademickich dzięki naszemu mistrzowi, profesorowi Kwaśnickiemu. Jest już nas 7 i tak już tak naprawdę chyba nie wyobrażamy sobie ekonomii, akademii, naszego uniwersytetu bez austriactwa. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o mnie, no to ja mam podobnie, to znaczy patrzę się na gospodarkę czy na ekonomię w takich mocno austriackich barwach, ale to tak mówię w takim pozytywnym sensie. Natomiast na mojej uczelni, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Ekonomicznym, prowadzę zajęcia, ćwiczenia z mikroekonomii, z makroekonomii na pierwszym i na drugim stopniu. Więc troszkę tych studentów w ciągu roku mi się przewija i tam nie boję się dawać typowo austriackiej literatury. Mam tam i Misesa, ludzkie działanie, mam Rothbarda, ekonomię wolnego rynku, mam Hazlitta, ekonomię w jednej lekcji, między innymi. Dyskutujemy właśnie na temat cen, zysku, kalkulacji pieniężnej, na temat wartości, rozwiązujemy paradoks złota i diamentów i tutaj też jest Karmenger oczywiście. No i oczywiście jest też podręcznik typowy do mikro i makroekonomii, no bo
bo musi być, studenci muszą mieć jakiś punkt odniesienia i trzeba też zrobić takie zajęcia, gdzie się liczy tę elastyczność, no bo muszą wiedzieć, jak robić zakupy. To oczywiście żartuję, zawsze im tłumaczę, że to nie jest potrzebne. Ma to wartość użytkową, bo przydaje się na egzaminie i dlatego też to poniekąd sobie liczymy troszeczkę, ale dodaję, że bo też na pierwszym roku mają moi studenci zajęcia z matematyki i mówię, że no tutaj nie trzeba liczyć pochodnych czy jakichś całych, tylko wystarczy umieć dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić i poprawnie napisać odpowiedź, tak jak w szkole to się robiło na zadaniach z matematyki. Więc troszeczkę tego jest, ale co jeszcze to się może tak troszkę wyróżnie, ja robię kolokwia ustne, nie staram się nie robić testów, więc jakoś wyrabiam się w czasie i też nikt u mnie nie narzeka, oceny mam dobre, także też mam taką satysfakcję. Studenci egzaminy zdają, więc może właśnie jest taki empiryczny dowód, że można przekazywać wiedzę w takim austriackim, mocno austriackim duchu, pokazując oczywiście też, jak to wygląda na tle ekonomii głównonurtowej, neoklasycznej, ale chodzi o to, żeby nie robić ze studentów na siłę ekonomistów, tylko pokazywać im, że tak jak z prawem nieznajomość prawa szkodzi, jak to mówią, no to ja im mówię, nieznajomość ekonomii też szkodzi i bez względu na to, co będziecie robić w swoim życiu, warto, żebyście wiedzieli, że cena nie jest miernikiem wartości, że wymiana jest obopólnie korzystna, to o czym też Alicja tak mówiła wcześniej. I pokazywać, że paradoks wody i diamentu, zwrócić uwagę, że kiedyś to był właśnie paradoksem, aż to nazwano, a dzisiaj to wiemy, że tak nie jest, prawda? I że wcale nie jest to aż takie nadzwyczajne, właśnie dzięki też dorobkowi Mengera i jego wkładowi w teorię ekonomii. I zawsze też, jak się tak przygotowuję do każdych zajęć, czy przed rokiem akademickim, to zawsze mi się, od czasu do czasu mi się przypomina to, co kiedyś powiedział Zbigniew Herbert, bo Austriacy, można powiedzieć, płyną pod prąd, no a właśnie Herbert kiedyś napisał, że pływanie pod prąd bardzo wyrabia mięśnie, także te intelektualne czy moralne, jeśli tak można powiedzieć, więc tutaj czuję się dodatkowo zmotywowany, żeby tę szkołę austriacką, znaczy jeżeli chodzi o moje zajęcia, czy o Lublin, no to mój skromny udział, no to na pewno to nie jest w piwnicy, to jest na salach wykładowych. Jeszcze jak Łukasz wspominał o paradoksie wody i diamentów, to jest jedno z moich zadań domowych. Mówię, proszę Państwa, na następne zajęcia proszę do tego czasu zastanówcie się w domu, dlaczego woda, mimo tego, że jest nam niezbędna do życia, jest tania, a diamenty są drogie. I na następne zajęcia przychodzą studenci i mówią, tak, Karl Benger napisał, że... Także. Nie wiem, czy w ogóle powinien odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ... Ale też prowadzisz wykłady na szkole ekonomicznej, więc no też, tak. Też trochę edukujesz innych, to myślę, że powinieneś. No tak, ale powiedziałbym, że przede wszystkim to, co jest bardzo fajne u Austriaków i to, za co ich bardzo polubiłem, to jest przede wszystkim, to jest jednak ten pewien nacisk na osobę i na jej działanie. Czyli, że zawsze zwracamy uwagę na to, że wszystko, co obserwujemy, z czegoś wynika. I wynika z pewnego bardzo konkretnego elementu, tak, z ludzkiego działania i z tego... I mamy ten nacisk, naciska się na to, żeby wszystkie zjawiska, jakie obserwujemy, wszystkie zachowania ludzkie, nawet w ramach pewnych instytucji, tłumaczyć za pomocą pewnych podstawowych zasad ludzkiego działania. I to bardzo ułatwia zrozumienie ekonomii oraz uporządkowanie sobie całej wiedzy, ale z drugiej strony też moim zdaniem, chociaż tam się mówi, że Austriacy to tam zadeklarowani a priorycy, a priori jak wiemy coś jest nie tak, jak niektórzy metodolodzy twierdzą nawet, że a priori to faszyzm, tak są tacy metodolodzy, to jednak ja bym powiedział, że Austriacy, powiedziałbym, że oni są bardzo empiryczni. Powiedziałbym, że są najbardziej empiryczni ze wszystkich szkół ekonomicznych, ponieważ u nich jest taki bardzo silny nacisk właśnie na tą empirię, tak? Czyli że ktoś działa, ktoś wywołuje pewne zjawiska i to właśnie działanie ludzi wywierają konkretny wpływ na świat w jakiś sposób. I żeby zrozumieć zjawisko, to musimy dotrzeć do tego, kto zadziałał i w jaki sposób. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, dlaczego coś się stało i dokąd to może dalej prowadzić. Tak więc ten nacisk na ludzkie działanie to tylko, moim zdaniem, to nie jest tylko i wyłącznie pewna ciekawostka empiryczna, ale to jest bardzo ważny element, to jest bardzo ważny wkład Austriaków, którego zrozumienie bardzo ułatwia zrozumienie ekonomii w ogóle, jak i innych nauk społecznych i uporządkowanie sobie tego wszystkiego. Dobrze. Łukasz tak wspomniał żartobliwie o piwnicy.
No, chciałem was zapytać, jak się jako Austriacy odnajdujecie w świecie akademickim? Czy to jest faktycznie piwnica intelektualna, czy jednak jest to coś normalnego i z czym nie trzeba się kryć? To zależy, jak definiujemy świat akademicki, bo jeżeli byśmy definiowali przez najbliższe jakby otoczenie, czyli mój uniwersytet, ja się odnajduję świetnie. Wszyscy moi jakby koledzy praktycznie, nie mówię, że się nie koleguję nie z Austriakami. Oczywiście moi pozostali koledzy i koleżanki to są jakby nie Austriacy, ale nie ma jakby najmniejszego z tym problemu. Jeżeli zdefiniujemy świat nauki jako świat publikacyjny, oczywiście różnie, w zależności od czasopisma. Czasopisma preaustriackie powiedzą, że to, co piszemy, to jest jak najbardziej trafione. Te mniej nieaustriackie powiedzą, że to jest, ładniej ujmując, nieprawdziwe, się z tym nie zgadzają. A można tak trochę próbować przemycać to austriactwo. Tylko napisać, że Mises Hayek twierdził, że, ale na przykład inni twierdzili. I nie będzie, myślę, z tym problemu. Myślę, że mamy teraz zdecydowanie lepiej niż kiedyś. Nie widzę jak najmniejszego z tym problemu. No, jeśli chodzi o mnie, to ja też mam taką zasadę. W internecie jest taki krótki wykład Jesusa Huerty de Soto, 10 rad, które się mogą przydać w życiu dla młodych ludzi. On to wygłosił już ileś lat temu podczas inauguracji jednego chyba z roków akademickich na jednym z hiszpańskich uniwersytetów. I tam chyba pierwsza zasada, też bardzo mi to utkwiło w pamięci, jest mianowicie to, żeby do tego, co robimy, podchodzić z entuzjazmem i żeby się też w jakiś sposób pozytywnie wyróżniać czy pokazywać swoim kolegom z uniwersytetu, którzy piszą w innym paradygmacie ekonomicznym, czy mają inny punkt widzenia, okej, to jakby nie jest zabronione, ale takim dobrym sposobem w akademickim, żeby pokazać, że moje przemyślenia, to co ja tworzę, to co ja piszę, też nie jest wcale jakąś bezwartościową pisaniną, no to jest próba opublikowania tego w renomowanych wydawnictwach czy czasopismach. Na przykład ja, no już może się uchwalę, niedługo będzie obrona mojej pracy doktorskiej. No i po tej obronie będzie już jest zapowiedziana publikacja w części doktoratu w wydawnictwie Routledge, czyli bardzo takim prestiżowym, uznawanym, i na uczelni mam jak najbardziej pozytywny odbiór tego, więc to też nie jest taka wydawnicza piwnica, więc jest to wyjście 300 punktów, tak jak to mówią, a propos inflacji, tak, punktozy. No tego nie ominiemy, jeżeli już takie Dawid pytania zadaje, to musi zejść na temat punktów i wtedy pokazuje się, no proszę bardzo, 300 punktów, jaka piwnica, jak najbardziej wartościowa publikacja, więc to jest jeden ze sposobów. No i to, co też było jakby tutaj akcentowane, że jakby ta szkoła austriacka jest bardziej taka przystępna i dla studentów, ale i w zrozumieniu dla akademików. Też nie wszyscy siedzą na przykład w modelach matematycznych. Mamy instytucjonalistów, mamy różne podejścia do ekonomii. I coś, co jest ciekawe, szkoła austriacka idzie takim w miarę szerokim frontem, o tym też mówił Przemek, że jest też empiryczna. Parę miesięcy temu bodajże na stronie Mises.pl ukazała się taka seria artykułów Pera Bylunda na temat właśnie mitów, jeżeli chodzi o austriacką szkołę, i tam było napisane, że nie jest empiryczna, czy nie jest doświadczalna, no to pisał, że jak najbardziej jest, i o tym też między innymi Przemek mówił. I zmierzam do tego, że jest wiele takich obszarów, gdzie można próbować zainteresować pozostałych, prawda, akademików tym punktem widzenia austriackim, pokazać, że to wcale może aż tak nie odbiega od ich punktu widzenia, albo też może być dla nich interesujące. I nie muszą od razu być Austriakami, prawda, ale to nie oznacza, że mamy od razu mieć jakiś konflikt z nimi. Także moim zdaniem da się szkołę austriacką uprawiać oficjalnie na uniwersytetach, da się publikować w dobrych wydawnictwach czy czasopismach i da się to z tego poziomu uniwersyteckiego bardzo dobrze popularyzować. Znaczy, jest jeszcze jedna kwestia, o której ja się staram za każdym razem pamiętać, że jeżeli zajmujemy się jedną szkołą, gdzieś tam w historii myśli ekonomicznej, albo która nas pasjonuje, to żeby nie zapominać o innych. Czyli żeby Austriak nie czytał tylko Austriaków i nie opowiadał tylko o austriactwie, tylko znał również innych myślicieli, ich poglądy. To jest argument, z którym ja się dość często spotykam, chociażby w odniesieniu do amerykańskiego Instytutu Misesa parę lat temu, że właśnie Austriacy jakby kręcą się tylko w swoim kółku.
I właśnie to było coś, co zapamiętałam i co staram się jakby praktykować, że okej, jeden tydzień Austriak, drugi tydzień na przykład ekonomia behawioralna albo feministyczna, albo jakieś inne ruchy heterodoksyjne, albo znowu powrót do neoklasyków. Myślę, że to też jest istotne i warto o tym pamiętać. Sam niedawno promując koło naukowe Austriackie Szkoły Ekonomii na moim uniwersytecie dla studentów pierwszego roku mówiłem, że to nie jest tak, że musisz wybrać jedno albo drugie, że właśnie warto po prostu czasem poznać trochę inną opinię i to jest rozwijające, więc jak najbardziej nie trzeba być sekciarzem. Tak, a jeśli chodzi o Austriaków, to znaczy ekonomię behawioralną, bardzo lubi ekonomię behawioralną Arkadiusz Sieroń, świeżo habilitowany, to też, także oczywiście, ale też jest taki pogląd, już tak naprawdę kończąc i nie przeciągając, znaczy nie pogląd, tylko chyba taki fakt, że Austriacy są dobrze oczytani w literaturze głównonurtowej, i oczywiście szkole austriackiej, ale to raczej też nie do końca ma taka, ta zasada jest spełniona w przeciwnym kierunku. To znaczy, że ekonomiści, powiedzmy głównonurtowi, muszą się jednak więcej godzin włożyć, żeby się zapoznać z dorobkiem Austriaków. Jeżeli Przemek nie chce zabrać głosu, no to ja wam bardzo dziękuję za rozmowę, za panel. Mam nadzieję, że zaciekawiliśmy też was do przeczytania rozdziałów w książce. No i tym pozytywnym akcentem, że jednak Austriacy się rozwijają, tworzą, wyjaśniają nowe tematy w teorii ekonomii, chcę wam zakończyć i wam jeszcze raz bardzo podziękować.